Pruszczu Gdańskim zinwentaryzowano odkryte latem średniowieczne piwnice. Wiosną wyjątkowy zabytek zostanie na stałe zabezpieczony, a w przyszłości być może stanie się kolejną atrakcją Pruszcza Gdańskiego. Północna TV miała okazję wejść jako pierwsza z kamerą do nieodkrytych średniowiecznych podziemi. Miało to miejsce podczas wizytacji reliktów przeszłości przez pomorską wojewódzką konserwator zabytków Agnieszkę Kowalską. Myślę, że mieszkańcy mogą być dumni po pierwsze z tego, że piwnice są doskonale zachowane, są w dobrym stanie, mury wyglądają zdrowo, nie ma większych problemów i jest to również zasługa mieszkańców, którzy przez lata właściwie dbali i utrzymywali te piwnice. Po drugie, sądzę, że aby w przyszłości móc pomóc mieszkańcom w utrzymaniu zabytkowego obiektu, zostaną one objęte ochroną konserwatorską. W czerwcu 2018 roku podczas budowy ścieżki pieszo-rowerowej z terenu Parku Kulturowego Faktoria do granic miasta Pruszcz Gdański ciężki sprzęt przypadkiem naruszył strukturę piwnicy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wodnej wybudowanej w 1921 roku. Miłośnicy historii niejednokrotnie zwracali uwagę, że mogą to być pozostałości działającego w tym miejscu do pierwszej połowy XIX wieku, być może jeszcze od czasów nowożytnych młyna. Rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej interesująca. Okazało się, że część piwnic wykonana jest w technologii stosowanej w średniowieczu. Mamy nadzieję, że już wkrótce piwnice oraz znajdująca się obok elektrownia i dawne zabudowania karczmy będą w pełni cieszyć tak turystów, jak i mieszkańców. Polecamy również zobaczyć magiczny bal karnawałowy w Pruszczu Gdańskim oraz doroczne spotkanie przedsiębiorców w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.